Dzień dobry drodzy konfirmanci oraz zainteresowani luteranizmem. W pierwszym nagraniu była mowa o sakramentach. Teraz zajmiemy się kwestią pierwszego sakramentu, jakim jest sakrament chrztu. Chrzest jest sakramentem zaliczanym do grupy sakramentów inicjacyjnych. Inicjacja to jest początek, rozpoczęcie czegoś. Tak samo chrzest jest rozpoczęciem życiowej drogi z Bogiem, z Panem Jezusem i z Duchem Świętym. Na czym polega chrzest? Chrzest jako sakrament łączy ze sobą Boże Słowo, które jest wyjęte z Ewangelii Marka z 16 rozdziału, z 28 rozdziału właściwie, wiersze od 18 do 20 i brzmi następująco. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem, mówi do uczniów tak. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja będę z wami aż do skończenia świata. Czyli uczniowie Pana Jezusa mają chrzcić, mają sprawić, że przez chrzest ludzie rozpoczną swoją drogę, życiową drogę z Panem Jezusem, która prowadzi do wieczności. I teraz tak. Pierwsze, jak znacie na pewno z kart Ewangelii i z dziejów apostolskich, chrzczono osoby dorosłe, takie, które pierwsze po usłyszeniu Ewangelii wyznały swoją wiarę, zadeklarowały ją i poprosiły o udzielenie chrztu. Tak jest na przykład w przypadku dworzanina królowej Etiopii i diakona Filipa. Tą historię mamy w dziejach apostolskich zapisaną. Zatem pierwsze była wiara i jej wyznanie, później chrzest. Ale bardzo często, już w czasach apostolskich, zdarzało się, że chrzczone były całe rodziny i całe domy. To jest na przykład przypadek Korneliusza, setnika, także z dziejów apostolskich, Lidii, gdzie jest napisane, że zostali ochrzczeni, a wraz z nimi ich domy. A te ich domy to była rodzina najbliższa, także dzieci, żony, mężowie, ale też i słudzy. Cały dom, wszyscy mieszkańcy. No było akurat tak, że jeśli Pan domu zdecydował się na chrzest, to cała reszta niewiele miała do powiedzenia. I później ta praktyka stała się taką, że już właściwie wszyscy dorośli byli ochrzczeni, a gdy w rodzinie rodziło się dziecko, zakładając wiarę rodziców i także rodziców chrzestnych, chrzczono także to dziecko. I to jest sytuacja, z którą my dzisiaj mamy do czynienia, czyli chrzcimy najczęściej w naszym kościele niemowlęta. Rodzice i rodzice chrzestni przynoszą dziecko do kościoła i odbywa się chrzest. Chrzest jest wydarzeniem jednorazowym, ważnym na całe życie. To jest to rozpoczęcie drogi z Panem Bogiem. Dzieje się tylko raz. Początek może być tylko jeden. Natomiast jeśli mamy do czynienia z jakąś osobą, która w niemowlęctwie czy w dzieciństwie nie została ochrzczona i prosi o chrzest, bo uwierzyła w Jezusa Chrystusa, takiego chrztu się dokonuje. Natomiast kategorycznie i absolutnie nie chrzcimy ponownie. Jeśli na przykład będzie taka osoba, która jako niemowlę została ochrzczona, a nawróciła się później, uwierzyła w Pana Boga już jako osoba świadoma i prosi o chrzest, bo chce świadomie wyznać, że w Pana Jezusa wierzy. Takiego chrztu nie realizujemy, ponieważ to, co już się w niemowlęctwie wydarzyło w tym sakramencie, to jest ważne i to się liczy. Czyli ta nasza luterańska praktyka jest inna niż na przykład praktyka kościołów ewangelikalnych i baptystycznych. Moi drodzy, zatem chrzest tylko raz w niemowlęctwie albo w dorosłości i święta czynność ustanowiona przez Pana Jezusa po zmartwychwstaniu, a przed niebowstąpieniem. Rozpoczęcie przygody życiowej, drogi wiary z Panem Bogiem. Teraz, jak wygląda chrzest? Proszę tutaj podejść bliżej. Tutaj mamy właściwie prawie wszystko to, czego do chrztu potrzebujemy. Pierwsze, ksiądz razem z rodzicami, rodzicami chrzestnymi i dzieckiem, które będzie ochrzczone, spotyka się przed ołtarzem. To jest tutaj. Jakbyś mogła się obrócić i pokazać nasz ołtarz. I zaczyna się krótkim przemówieniem skierowanym do rodziców i do rodziców chrzestnych. Później wyznanie wiary razem jest zmawiane,
apostolskie najczęściej po zmówieniu wyznania wiary są pytania chrzestne. One dotyczą tego, czy rodzice i rodzice chrzestni zobowiązują się dziecko po chrześcijańsku wychować i z Panem Bogiem zapoznać, bo to jest ich zadanie. Przez wspólną modlitwę, przez wspólną lekturę Pisma Świętego, przez późniejsze przyprowadzanie dziecka na szkółki niedzielne, na lekcje religii, doprowadzenie do konfirmacji i świadome wyznawanie wiary przez całe swoje życie. Jeśli na wszystkie pytania odpowiedzą twierdząco, dziecko otrzymuje znak Krzyża Świętego na czole i przechodzimy do chrzcielnicy. Tutaj już przy chrzcielnicy się znajdujemy. I ksiądz różnie może zrobić. Może wziąć dziecko na ręce swoje, albo mama chrzestna, tata chrestny, bądź rodzice trzymają dziecko do chrztu. Tutaj praktyka jest różna. Ja odegram to tak, jakby mi podano dziecko. Nie mam niestety modelu w postaci dziecka, więc musimy sobie to wyobrazić. Środki mamy ograniczone. Czyli zabieram dziecko na moje ręce. Tutaj leży główka dziecko. Dziecko się radośnie uśmiecha. I biorę wodę. Ja mam akurat taki dzbanuszek specjalny. I polewam główkę dziecka. I mówię, wypowiadam imię dziecka. Chrzczę cię w imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odkładam dzbanuszek. Przekazuję dziecko rodzicom. Przechodzimy później znowu do ołtarza. Modlimy się. Dziękujemy Panu Bogu za to, że dziecko się urodziło, że jest zdrowe, że z mamą jest wszystko w porządku. Następuje błogosławieństwo przy ołtarzu całej rodziny z nałożeniem rąk na głowy rodziców i dzieci. Jeśli są dzieci starsze już w tej rodzinie, to oczywiście też podchodzą i też uczestniczą w tym wydarzeniu. I na tym cała uroczystość chrztu się kończy. Tak wygląda chrzest w naszym kościele. I to, co jest jeszcze ważne i o czym trzeba pamiętać, w sytuacjach nagłych, kiedy występuje zagrożenie życia dziecka, kiedy jest chore, dziecko może ochrzcić każdy człowiek. W jaki sposób to się dzieje? Tak jak pokazałem przed momentem, wypowiadamy imię dziecka i mówimy słowa chrzczę ciebie w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zanim jednak to nastąpi, cytujemy słowa z Ewangelii Marka, te, które są słowami ustanowienia dotyczącymi sakramentu chrztu. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, cieszmy się z tego, że jesteśmy ochrzczeni. Nasze zadanie jako ochrzczonych polega teraz na tym, by pielęgnować i rozwijać naszą wiarę. I tego rozwijania i dobrej, owocnej pielęgnacji Wami sobie z całego serca życzę. Pozdrawiam.